Uwaga, kocik porad. Zaraz już za 10-15 sekund poczekaj. Muszę telefon chwycić. E, trudna sztuka. Twarda sztuka. Kurczę, zawsze zapominam tej pani. Trudna sztuka. E, pani Barbara strójwą mi e, pomaga robić content. <laughs> nie żartuję to kurwa, ja się pożytkuję nią. Jeżeli ktoś nie wie, to. Pani jest y, panią psycholog, ma profil na Instagramie i tam zadają jej ludzie pytania. I y, mnie bawią czasami te pytania i ja na nie odpowiadam, bo mnie to bawi, i mam nadzieję, że was też. Więc jeżeli tak jest, to uwaga, ja rozkładam sobie nóżki teraz na tym na łóżeczku i będę czytał pytania. Nie chciał związku. Tak mówił, a teraz ma inną. Ja mam sieczkę w głowie, a on się bawi i to po trzech miesiącach. To znaczy, że on nie chciał być z tobą. No i to jest. No, no przykro mi, kurwa, ale wiesz, może też znalazł kogoś naprawdę super. I Jeżeli ty go lubiłaś, to e, powinnaś się cieszyć, że on jest szczęśliwy, sobie kogoś znalazł, co nie? Nie? Co tak? Tak powinno chyba być. Eee, poza tym, no to jest przykre, mi pewnie też by było w sumie przykro, ale no to jest lepsze niż być z kimś, z kim się nie chce być. Ja byłem też w takiej sytuacji, że się spotykałem z, z dziewczynami, z którymi wiedziałem, że to nie będą ani matki moich dzieci, a już na pewno nie. E, ni, no, nie, bę, nie będą to matki moich dzieci, nie będą to moje żony, i byłem z tym całkiem bezpośredni. Może gdzieś tam kiedyś wyszła, właśnie sytuacja, że gdzieś tam to miało, miało się potoczyć dalej, a nie wyszło, a później wyszło gdzieś z kimś innym. No, nie wiem, czy była taka sytuacja. Może, może mogła się zdarzyć. Nie wiem, w sumie. Dobra, nie wiem, nie będę sobie teraz tego przypominał. Eee, ale no, kaman kurwa. Jeżeli po prostu nie, to nie. Albo się zgadzacie na chillere. Albo i po prostu się nie angażujemy i się nie obrażamy, albo mówimy, jak jest i pracujemy nad tym. No i tutaj nie ma, nie ma rozwiązań. Czasami życie boli i tyle. To nie było pozytywne. Nie wiem, teraz znajdź ty sobie kogoś w dwa miesiące i będziesz czuła się wygrana. <grym> Facet proponuje wyjazd na wakacje, a to tylko było. Raz spotkanie. Eee, to znaczy, że chcecie <laughs> zajebać, okreść, wyruchać, albo jest bardzo zdesperowany, albo ty jesteś aż taka super. Eee, nie sądzę. <laughs> Myślę, że jedno z tych dwóch pierwszych. Bo jak się widzicie z kimś raz i ta osoba chce was wywieźć gdzieś daleko, to nie powinniście tego robić z nią. <laughs> Złote rady. Myślę, że ta rada jest akurat całkiem dobra. Po czym poznać, że jestem gotowa na friends with benefits? Sama chcę to mu tomu zaproponować. Czekaj, po czym poznać, że jestem gotowa. Wyobrażacie sobie, że. A, ok, no dobra, czekaj, nie będę tego wyśmiewał. No bo można nie być pewnym, czy się jest gotowym na taką luźną relację ale jedyny sposób, żeby się o tym przekonać, to to, to, to to zrobić, no bo kurwa, możesz sobie to symulować i wyobrażać, ale nie wiesz, czy będziesz w stanie zdystansować emocje, czy nie, chyba, że znasz się na tyle dobrze, że będziesz wiedzieć, yy, czy możesz zdystansować te emocje na tyle, czy nie. Wydaje mi się, że ze względu po prostu biologicznego, neurochemicznego, yy, faceci pewnie mają z tym większą łatwość, ale też doświadczenia wiem, że te emocje przy tych związkach friends with benefits prędzej czy później zawsze powstają. Czy to z jednej, czy z drugiej strony, ale zawsze powstają. No więc nie wiem, róbcie, ruchajcie się i tylko się, bądźcie się zabezpieczajcie i zobaczysz. Jak będzie bolało, to po boli przestanie, ale. Porządnie cię ktoś wyrucha i będziecie się dobrze bawić, więc moim zdaniem, Warfit i is Jest deal, jest deal. A, ja, bardzo no żarty żartami, ale. <laughs> Przepraszam, to było może chamskie, ale no kurwa, prawdziwe. E, żarty żartami trzeba się komunikować, jeżeli chcecie właśnie żyć ze sobą na luzie, to żyjemy na luzie. Jak już nie chcemy żyć na luzie, to nie, przestajemy żyć w taki sposób. I jeżeli ktoś chce rozwinąć tą znajomość, to nie powinien tego tłamsić i w ogóle, tylko powinien z tym wyjść, powinno się o tym porozmawiać, jeżeli nie, to powinno się zaprzestać takiej relacji, bo to będzie krzywdzące, myślę, dla tej osoby, która te emocje wypracowuje. I jeżeli ona nie jest na tyle ogarnięta sama w sobie, żeby dla siebie to skończyć, tylko się torturować, tylko dla tego seksu czy cokolwiek, no to już jest kurwa inny problem. I moim zdaniem jest niewarty tego. Lepiej to zostawić i szukać właśnie jakichś ciekawszych relacji, które nie będą dla nas aż tak wyniszczające. Czy po roku związku stawianie granic ma sens? Czy po roku związku stawianie granic ma sens? Ty, no, pewnie tak, bo kurwa, jak nagle po roku związku, no ok, jeżeli ktoś jest taki sam, jaki był wcześniej, no to to jest. To jest już trochę głupie, kurwa, jakby rok się miało na to, ale jeżeli ktoś się zmienił i zaczyna odpierdalać manianę i robić coś, co jest pojebane, to jasne, że tak, można, może granice, nie wiem, co tutaj ktoś może mieć na myśli przez granice, czy to są jakieś ultimatum, czy po prostu takie, ej, no halo, nie, tego nie robimy, albo nie wiem no, ktoś załóż, sprawy łóżkowe takie, tak, możemy wyznaczyć granicę jest coś, co mnie kompletnie nie podnieca nie chcę tego, bo będzie po prostu knockout i w ogóle nie, zero kontynuacji szans na kontynuację takiej, kurde takiego stosunku no to, co nie, to, coś takiego może się wyjść i po prostu postawić taką granicę ktoś może postawić granicę na, nie wiem na właśnie jakimś imprezowaniu, albo na nowym hobby, bo zajmuje komuś za dużo czasu, czy pochłania kogoś za bardzo. Na jakiejś inwestycji można ustalić granicę, tak? Może właśnie jak to jest stawianie granic, może ustawianie granic, tak? Żebyśmy, żeby w związku powinno się ustalać razem rzeczy, a nie komuś tak zabra... No absolutnie, jeżeli ktoś tu ma na myśli zabranianie komuś czegoś, to jest głupie i no... Po prostu nie powiem, nie, ja uważam, że to kompletnie nie działa. Ja nie widzę, jak dorosła osoba może innej dorosłej osobie mówić, że co może albo czego nie może robić. Rozumiem, rozumiem żeby tłumaczyła, dlaczego powinna coś robić, nie powinna, co jest dla niej dobre i nie, i z jakich względów, tłumaczyć, rozmawiać, tak, ale. Kompletnie nie uważam, że jakakolwiek dorosła osoba ma prawo na tej planecie mówić innej dorosłej osobie, co może, a czego nie może mówić. Wolnej osobie, powiedzmy. E, racjonalnej, przynajmniej w minimalnym stopniu. Ale jednak to się dzieje codziennie i w dużej mierze na całym świecie. To jest dziwne, w chuj, kurwa. Ale na takim świecie obecnie jesteśmy i Piotrek nie pierdol, tak to wygląda. Więc ogólnie e, obgadywanie granic i w ogóle uważam, że jest jak najbardziej sensowne i w porządku. więc się nie bój, a jeżeli chcecie komuś czegoś zabraniać, to tego nie róbcie, bo kurwa, będziecie głupkami. Ktoś wtedy powie, a, Rutkowski na podcaście powiedział, że ty jesteś głupia, albo głupi, bo ty to i ty, bo próbujesz mi czegoś zabronić, ale takie kurwa, ale nie możesz iść płynu do mycia na... O, on chce, żebym zmieniła swoją trzyzmianową pracę, ja chcę. Ja nie chcę tego robić. Jak się dogadać? No, kurczę, ciekawe, z jakich względów chcę, żebyś ją zmieniła. Jeżeli lubisz i zarabiasz i to nie przeszkadza w waszemu życiu, nie wiem, z dziećmi albo ze sobą, to kurwa, on powinien wychylować to twoja praca. Kurwa, zarabiasz, to jest super. Jesteś dorosłą osobą, więc no, znowu, coś, co przed chwilą przewałkowałem, nie można kazać lub zabronić komuś czegoś. No i dobra, to jest ostatnie pytanie na dziś. Zostawię to i mam idealnie, myślę, podcastu na, na ten moment. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Dziękuję bardzo za obecność. Sorki, że mówiłem do, do ekranu zamiast do kamerki. Cały czas na szczęście mówię do mikrofonu dla dobrych ludzi Spotify'a. Dzięki za słuchanie. Bawcie się dobrze. Imprezujcie bezpiecznie. Jedźcie ostrożnie i ku zbawieniu. Aleluja. Widzimy się w lepszym świecie. Papa. <grych> pa.